Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment Family i witam was z pokoju Mikołaja. Dzisiaj czeka nas organizacja, o której mówiłam wam wcześniej, wczoraj. Zajmiemy się wszystkimi kosmetykami, ubrankami itd., itd. Wiem, że lubicie takie filmy, ja sama je bardzo lubię, także zapraszam do oglądania. Na samym początku oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału, ponieważ widzę, że bardzo wiele z was ogląda nas regularnie, ale niestety nie ma tej subskrypcji, więc sprawdźcie, czy dzwoneczek i subskrypcja jest włączona, będzie nam bardzo miło i mamy nadzieję, że uda nam się dobić do 100 tysięcy, zanim podzielę się na dwa, więc zapraszam i tymczasem lecimy. Zaczynamy od całkowitej pustki. Tutaj mamy komodę, dwie półki, które robiliśmy sami z Krzysiem i to jest nasza baza. Właściwie główny mebel, w którym mają się znaleźć wszystkie ubranka, pampersy, zapasy, wszystko, wszystko, wszystko dotyczące Mikołaja. Zaczniemy sobie od tego, że damy tutaj przewijak na samą górę. Przewijak również robiliśmy sami pod kątem tej wielkości komody, ponieważ one są dość drogie, wyszło wiele taniej, gdy robiliśmy to na własną rękę. Zacznijmy od tego, że położymy go tutaj, na samym rogu, dlatego, że jeżeli będę chciała położyć wanienkę z drugiej strony, to będę miała tutaj na tyle dużo miejsca, że wszystko mi się pomieści. Idę po przewijak. Przewijak wygląda w ten sposób i to jest taka nakładka na komodę, żeby ten przewijak nigdzie nam nie spadł, był bardzo stabilny i przede wszystkim bezpieczny. Ona jest dopasowana pod kątem szerokości naszej komody. Jak widzicie, tutaj mamy w środku wnękę, która idealnie mieści się tutaj. Mieści w środku naszą komodę. Także zobaczcie, teraz możemy go przesuwać prawo, lewo, w zależności gdzie chcemy go ułożyć. Natomiast sam przewijak tutaj jest stabilny i nigdzie nam nic nie wyskoczy, ani się nie przesunie. When that sleep won't come and you've cried your son, let it come to you. There's nothing you can do until I see you smile. Just below those eyes that tell me. Jeżeli chodzi o przewijaki, no to możemy go położyć i na łóżeczko i tak dalej. Ja nie chciałam, bo nasze łóżeczko będzie mobilne i wydaje mi się, że będzie jeździło między pokojami, więc tutaj wydaje mi się, że było najbardziej dla nas komfortowo. I myśmy ten przewijak dopasowywali do takiej maty, którą możecie kupić na Allegro albo używaną na OLX-ie za kilka groszy. I ona po prostu wchodzi nam do środka, idealnie mieści się wewnątrz tego przewijaka. Tak jest według nas najbardziej po prostu optymalnie i wygodnie. Jeżeli chodzi o przewijak, to tutaj zobaczymy, co nam się będzie sprawdzało najlepiej. Bo ja mam przygotowane generalnie prześcieradło na samą górę. Można tutaj dawać na przykład maty jednorazowe, gdyby miało być obsiusiane. Takie maty też mam przygotowane, natomiast na ten moment będę zakładała tylko i wyłącznie prześcieradło, które już wcześniej wyprałam i wyprasowałam w wyższej temperaturze. Skoro przewijak już mamy, to teraz czas, aby zagospodarować tą dziurę, która tutaj niestety powstaje. Bo gdy dajemy przewijak, no to wiadomo, że on troszkę cofa się do ściany i tu jak widzicie mamy taką dość sporą wnękę. Jeżeli by uderzyć w komodę załóżmy, albo delikatnie ręką gdzieś coś szturchnąć, wszystko nam poleci za komodę i mamy niepotrzebne sprzątanie. Dlatego wymyśliłam sobie tutaj taki trik, że w Pepco kupiłam takie właśnie koszyki, które idealnie będą zagospodarowywać mi tutaj miejsce. Będę mogła sobie powkładać tutaj jakieś dodatkowe rzeczy, które będę potrzebowała przy maluchu. A przy okazji, zobaczcie, poukładamy sobie to w ten sposób. I cały tył mamy bezpieczny. Mam tutaj jeszcze trochę dodatków, żeby wszystko tak trochę ocieplić. I ja wam dodawałam cały film odnośnie zakupów, tych organizacyjnych rzeczy, więc tutaj wam go linkuję na górze i macie go też w opisie. No i co? Będziemy po prostu układać, żeby było ładnie. Ja tutaj mam takie dwa koszyki, mam ich więcej. Na razie przyniosłam dwa, zobaczymy, czy będzie więcej przydatne. Dlaczego ja tutaj padłam sobie na pomysł, żeby te koszyki poukładać? Dlatego, że taki szybki przykład. Jeżeli mamy rzeczy chociażby do mycia, jakiekolwiek, będziemy je układać tutaj na tym i mamy tutaj całą wystawkę, wszystko jest widoczne. Jeżeli damy sobie koszyk i te wszystkie rzeczy powkładamy, od razu robi nam się porządek. Dla mnie jest to bardzo fajne, ponieważ ja mam tendencję do tego, że jak już jedno położę, to zostawię całą półkę, nie? I potem mam po prostu taką wystawkę, że można sobie wszystkie etykiety w międzyczasie czytać. To jest fajne tylko w toalecie. Tutaj bym wolała, żeby był porządek. Ja generalnie tutaj te koszyki, to wszystko chcę podzielić na taki zestaw. Gdy zdejmę sobie ten koszyk i położę go obok wanienki, to mam tutaj wszystkie rzeczy do kąpieli. Chociażby termometr do mierzenia temperatury wody, czy jak wspomniane wcześniej, rzeczy do kąpania, do mycia. Wszystko jest w jednym miejscu, potem to tylko wkładamy i odkładamy z powrotem
powrotem na miejsce, od razu szybko robimy sobie porządek, usprawnia nam całą pracę, że nie będziemy musieli tutaj wszystkiego ogarniać i tak dalej, tylko mamy to w jednym miejscu. Warto mieć przygotowany tutaj na przykład też ręcznik papierowy, żeby przetrzeć, gdy coś będziemy mieć mokre, bo się nam zachlapie, wyleje i tak dalej. Tutaj docelowo będzie z tej strony kosz, także aby sobie wszystko powyrzucać, to będziemy potrzebować. Przejdziemy do układania wszystkiego tego, co jest pod ręką i tej najważniejszej części, czyli zaraz obok przewijaka, no co może być innego, jak nie chusteczki do wycierania pupy, no i przede wszystkim pampersy. Także to będziemy tutaj wkładać do środka, o, do naszego organizera. I teraz, wiadomo, że to nie jest wszystko, co mamy, w komodzie pod przewijakiem chcę mieć po prostu zapas tych pieluch i zapas chusteczek. Także wszystko wkładam sobie po prostu tutaj i wewnątrz mam dalej pod ręką, jeżeli zobaczę, że się kończą, to po prostu dołożę. Tutaj obok będziemy wkładać kompresy jałowe, sól fizjologiczną, która będzie potrzebna i do czyszczenia oczu, noska, pępka. Kolejne to będą patyczki do uszu, które też muszą być pod ręką. Na to będę miała osobny pojemnik, ale jeszcze po prostu nie do otarł. Mamy kolejne, czyli aspirator do nosa, zasypka, Allantan i jakieś takie kosmetyki typu na przykład oliwka, jakiś krem. To wszystko też znajdzie się tutaj w tych koszykach. I mamy wszystko pod ręką. Tutaj pod ręką jeszcze będziemy mieć pieluchy. Znajdzie się tutaj również podgrzewacz do butelek, żeby były pod ręką blisko małego. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To jeszcze tutaj dodatkowo się będzie trzeba dołożyć. Oczywiście pieluszek będzie tutaj więcej, ale są w praniu. Część jest zapakowana w walizce i część jeszcze muszę dokupić. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o górę naszej komody. Z boku będziemy mieć kosz na zużyte pieluchy, żeby po prostu mieć go pod ręką i móc szybko wyrzucić. A z drugiej strony tutaj mamy kosz na pranie, żeby móc sobie też od razu przerzucić te ubranka, potem je wyjąć i zanieść do pralki, a nie rozkładać ich tutaj po boku, żeby one gdzieś tam nam nie zawadzały. One mogą być ubrudzone od najróżniejszych rzeczy, więc lepiej w taki kosz się zaopatrzyć. Ja mam kosz, który wewnątrz ma również taki worek, więc jeżeli on się wybrudzi, to całość po prostu wyjmuję i idę z tym do prania. Ja będę chciała doszyć jeszcze drugi worek, żebym miała je po prostu na wymianę. W komodzie pod przewijakiem możemy powkładać sobie zapas pieluch albo chociażby ręczniki do wycierania. Także wszystko będzie tutaj, żeby również było pod ręką, żeby było do wymiany, żeby można było zabrać i wysuszyć. Spokojnie się tutaj zmieści. W tych czterech szufladach mam zamiar zmieścić się z wszystkimi ubrankami dla Mikołaja. Podzielimy je po prostu na śpiochy, na bodziaki i jakieś tam bluzy, komplety, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i te rzeczy, które najczęściej będą wymieniane, jak chociażby body czy śpiochy, były jak najwyżej, żebym się nie musiała schylać, tylko gdy wstajemy. Strasznie ciężko się wstaje. Wszystkim się ciężko wstaje. Gdy będę miała małego tutaj na przewijaku, to wystarczy, że sobie otworzę szufladę i tutaj będę miała wszystkie takie najpotrzebniejsze podręczne rzeczy, żeby szybko go po prostu przebrać. I tą szufladę będę na bieżąco uzupełniała i żebym się nie musiała nigdzie niżej schylać. Tutaj mam wszystkie ubranka, poprasowali i poskładali mi je mój brat i Emilka. Także bardzo, bardzo dziękuję za pomoc przy okazji, bo naprawdę stanie przy desce nie jest niczym przyjemnym w takim stanie. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję tutaj i fajnie mieć pomocników. Teraz sobie to wszystko podzielimy i powkładamy do komody. Jeżeli chodzi o ubranka, to ja jak już kilka razy wspominałam, mam je podzielone na kilka rozmiarów, więc tutaj też w tym momencie będę je dzieliła na zasadzie takiej od najmniejszych do największych. Te największe sobie po prostu odłożę w inną szufladę i będą czekały, aż mały będzie wystarczająco duży, żeby w nich chodzić. Natomiast w tym momencie chcę się tym zająć, żeby to już wszystko mieć zamknięte w szufladach i zrzucić ten problem z głowy, bo gdzieś cały czas mi chodzi po umyśle. Ok, ja sobie podzieliłam to wszystko. Mamy tutaj rozmiar 56, 62, czasami zdarza się 50. I tutaj dajemy go do tej górnej szuflady. Oczywiście mamy tutaj śpioszki. Mamy tutaj bodziaki z długim rękawem, z krótkim rękawkiem i spodenki. Fajnie jest, gdy ma się taki organizer, wiecie, że jedna bluzeczka w jednym miejscu i tak dalej. Zastanawiałam się nad tym, po czym stwierdziłam, że pewnie i tak tego nie będę używała, bo kiedyś próbowałam coś takiego do skarpetek i u mnie się to totalnie nie sprawdziło, więc stwierdziłam, że taka opcja będzie zdecydowanie wygodniejsza, przynajmniej w moim przypadku.
do kolejnej szuflady wrzucimy takie bardziej wyjściowe ubranka, mniej piżamowe, czyli jakieś tam fajne śpioszki, jakieś komplety, góra z dołem, tak jak widzicie, coś bardziej kolorowego, gdy będziemy gdzieś wychodzić, albo wiecie, żebym miała to w jednym miejscu, że ta podstawa, czyli na przykład body z krótkim rękawkiem, wiem, że mam tutaj, natomiast na to bluza, czy tam jakaś bluzeczka, bądź ciekawsza koszulka, będzie szuflady niżej. Ja sobie przygotowałam dwa takie pojemniki, jeden na śliniaczki i czapeczki, drugi na skarpetki i łapki niedrapki, żebym miała to w jednym miejscu i żeby mi się to po prostu nie pogubiło, także będziemy to wrzucać. I włożymy sobie do komody na dół. Włożymy jeszcze takie cieplejsze rzeczy, jak na przykład kombinezon, czy jakaś kurteczka, która leci po prostu na górę. Tego nie używa się na co dzień, a też warto je mieć pod ręką. I powiem wam, że generalnie taka komoda w naszym przypadku, mam nadzieję, że nic się nie zmieni, w 100% wystarczyła, żeby pomieścić wszystkie pampersy, ubranka, dodatki i wszystko, co potrzebujemy do malucha. Oprócz tego mamy jeszcze na przykład piworek do fotelika, który znajduje się w etażerce, nie pamiętam. Także takie dodatki włożyliśmy sobie po prostu do środka i tutaj też będzie wymiana na przykład pościeli na inną, bądź zmieści się to również w komodzie. Jeżeli chodzi o wymienną pościel, kocyki i tak dalej, część zmieściła się tutaj w wiklinowej półce, reszta zmieści się na pewno tutaj jeszcze w tej komodzie, ponieważ jak widzicie, jest tutaj dość sporo wolnego miejsca, to po prostu położę jedno na drugie i obok jak najbardziej zostanie na tyle wolnej przestrzeni, że wszystko nam się zmieści. I tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że dość ergonomicznie, dość wygodnie, mam nadzieję, że tak zostanie. Kończę, podzielcie się waszą opinią. Może macie swoje patenty, jak ułożyć, aby było mega, mega wygodnie i pod ręką wszystko, podręcznie. Ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Całuję, ściskam mocno! Sweet day,